Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle. A także Staszek. I zapraszamy. Czekaj, jak ja to miałem powiedzieć, że chciałem zagrać Forcy i dlatego się dzisiaj tu spotykamy, tak? Mhm, bardzo chciałeś, tak miałeś powiedzieć. Mam zapisane na kartce, czyli tak, bardzo chciałem zagrać Forcy w nowym roku, dlatego też dziś się tu spotykamy. No, pięknie. Z tej radości. Jeszcze tam było dziękuję bardzo Staszku, nie? Dziękuję bardzo się, Staszku za zaproszenie na odcinek sylwestrowy, który miał miejsce kilka dni temu i odświeżył tę wspaniałą serię. Gdyby nie to, bym pewnie nigdy nie poczuł ponownie miłości do tej gry. No. Tak. Okay. Pięknie, okay. No zaraz mamy wstęp, już wszystko. Ekstra. Mamy wstęp zaliczony. No. Gra wstępna. I tym samym wracamy do lobby, do Forców, ale będąc jeszcze przy innych dobrych wieściach, bo to nie jest jedyna dobra wiadomość, okazuje się, że w momencie, gdy jestem hostem, dostajemy wiele nowych map, więc tak naprawdę możemy część tych misji odkrywać na nowo, nie? Takie misje, których do tej pory w ramach naszych spotkań nie było, a to są misje na koopa, więc jest bardzo prawdopodobne, że to nie jest ostatni odcinek z Forców w najbliższym czasie i spotkamy się niebawem znowu u Staszka, tak? Więc warto obserwować Staszkowy repertuar, harmonogram, jeżeli ktoś by chciał zobaczyć Forcy, albo ewentualnie nadrobić to, co się działo przez te kilkadziesiąt odcinków do tej pory. Nie? No, jest tego 46 już, 47 z sylwestrowym, to jest 48, czyli sami widzicie, i zaraz przegonimy Valheima, nie? Jeszcze, czekaj, to jak dzisiejsze będzie nagrane, to przydałoby się jeszcze 21 odcinków, tak? Do równej liczby. Wiem, do czego zmierzasz. Jak zawsze do tego samego. Do tego, żeby naszym generałem bingo. Też był ktoś nowy. A, myślałem, że chodzi, że bingo ma być. Nie, Buster, tak przez Staszka nazwany tak. Busterem. Właśnie, nie, no jak był wąż w kieszeni, armor dildo, no to Buster, nie? Ciekawe, czemu ci się nie dorobili tak naprawdę tych polskich nazw, nie? Że tam przetłumaczyli tych niżej, a tych wyżej. No jak byś nazwał Bustera, proszę? Nie wiem, no, pogromcy mitów, nie? A, czyli pogromca może by był tak. Pogromca, no. Pogromca, no. Grzmociciel. Pogromiec. O, albo. Grzmotator. Grzmotator, no. Gromca, no. Jakoś by się. Gromnica. No, ale za to tutaj tylko u góry przetłumaczyli rozrzut pierwszego dali, a Sipa i Szokenauta, co? Spoko, to tych nie tłumaczymy, ale rozrzut jest piękny. Więc mamy też prócz nowych map też i nowych dowódców do sprawdzenia. Jest dużo rzeczy do testowania. Jedyne, dużo. Czego nam brakuje, to tak naprawdę doświadczenia w tej grze, które gdzieś już tam kiedyś było naprawdę na fajnym poziomie i można było się bawić, a teraz no nic, bierzemy SI na trudnym, ale to nie oznacza, że będzie łatwo, tylko mogą być lamy, czy wręcz czuję, że może być przegrana możliwa. Nie? Tak. Jedno jest pewne. Nie zawali nam się teraz konstrukcja, ponieważ na tej mapie, którą wybraliśmy, będzie wisieć wszystko, nie? No, zobaczymy właśnie, bo mam wrażenie, że wiesz, wszystko w naszych rękach jest możliwe, nie? Więc jest. Odpalam. Jest. Modyfikacje są wszystkie. Bronie księżycowe, góra broni, portal, stacja. Czym jest portal? To jest jakaś forma, patrz, może jest forma teleportów. A to nie było tak czasami, że pamiętasz, że bawiliśmy się w to chyba kiedyś. Strzelaliśmy sobie w ten portal i z tego wylatywał pocisk z innego portalu. Coś a może takiego tak, było. Może chyba tak, coś takiego no. Robiliśmy kiedyś. Bo wydaje mi się, że kiedyś się bawiliśmy bardziej laserami, tymi takimi odbiciami, ale może portal też był? Zobaczymy w grze. Odpaliłem wszystko. Nie jesteś obserwatorem. To buduj! Buduj! Ja jestem najgorzej, budującym? Że... Nie wiem. Tak. Najgorzej, że nie mam wyrobionych jeszcze procedur, co warto na początku stawiać, co trochę później, nie? Jak to by miało wiadomo wyglądać. Wiadomo komu, co warto stawiać na początku, nie? A pamiętasz, że robiliśmy też takie X-y? I te X-y usztywniały konstrukcję, tak co teraz pamiętaj, że X-y. Ten nasz generał dowódca ma ten plus, że... Shipy ma. No, że ma te fundamenty takie za darmo, nie? No. To jest właśnie plus. Można szaleć. A przeczytałeś w ogóle, tak? Co tam pokazałeś? Co pokazałem tam go. Nie czytałem, ale pokazałem. Najgorzej, że tak bym słyszał jakąś broń po stronie przeciwnika. Co budujesz ciekawego? Czekam, aż zbudujesz tu... O, właśnie. No właśnie to chciałem postawić. Tam jest dostęp. A, do energii, ale chyba energia się szybciej generuje. To ja spróbuję zadbać o wiatr na dole, nie? O wiatry, tak. No dobra. Tak, ja spróbuję zobaczyć. Ja bym wziął coś, żeby go męczyć takiego, albo... No właśnie, nie wiem, Sniping? Czy... Ależ kurde, a co to tam... jest bardziej dobra, twoje męczenie, nie?
Dobra, to ja spróbuję... A czemu zrobiłeś tutaj tylne belki? A nie wiem, tak mi się stawiało. Można zrobić przednie, nie? To tam są tanie rzeczy. Jeszcze jedną postawię, to tak? To może worki na wszelki wypadek postawię. To może już jakiś budynek typu jakieś usprawnienie, coś? A, widziałem podpowiedź pod ostatnim odcinkiem. Nie stawiać blisko baterii, bo jak wybuchnie, to wszystko wybuchnie. Nie stawiać blisko baterii, ale w sensie blisko czego? Siebie. Blisko siebie. A, że w ten sposób baterii, okej. Okay. Tak. Dobra, coś takie tin-tin, wiesz co, one już ma takie różowiutkie w bazie, a my dopiero się budujemy. Co jest różowiutkie? Nie? A w sumie to czy nie warto gdzieś się, to ja może tak, pójdę z konstrukcją na dół, bo może dobra, warto ja było pójść na tą stronę, postawić. Nie? Ja mu chcę tu snajpera postawić. Rób snajpera, a ja tutaj przygotuję coś na te, to się nie zawali. Ja przygotuję coś może to na się nie zawali. Moździerze. Zawsze jak mówisz, to się nie zawali, aż mam ochotę zobaczyć, co się nie zawali. Wspomnienia, nie? To jest... Jest dobrze. Okay, warsztat zbudowałeś? Bo mamy dużo jeszcze pieniędzy. Jeszcze nie. Dobra, zostawiam więc... warsztat. O, myślę, że trzeba zacząć, nie? Bo to ważny budynek jest. Zaraz będzie nas męczył. No, my też zaraz mam nadzieję, że zacznie męczyć. Chciałeś stres. Rakietki, nie? To tu ci zostawię na rakietki może tę część. Czy chcesz to wykorzystać na pieniądze? Nie wiem. Nie. Dobrze. Co to jest? Coś ty tu na... Co to jest? Szkoda, że tylko jedna kulka jest. W sumie dobrze, tak. Ale patrz, jedna. On też korzysta z tego, on też się tam buduje, więc wiesz. O. Więc wiesz. Rakietki. Zacznij rakietki go męczyć, być. A to już budujesz warsztat, tak? No to dobrze. Tak. Pieniądze nam się przeleją za chwilę. Gdzie tutaj postawić magazyn na kasę? Zasoby. Uprzedziłeś mnie. Ja tam zbrojownię stawiałem, ale dobrze. A, nie ma dobra. Problemu. Niech będzie tu. Niech będzie tu. No kurczę, jakiś mortarek by się przydał, czy coś, nie? Słuchaj, to ja już go męczę. Męcz, już mu niszczę te. Próbuję mu zniszczyć kopalnię, nie? Później warto by było skorzystać z drugiej opcji. Jakie, no, a chcesz drugiego snajpera wyżej, czy mogę postawić gościa? Albo może gość niech nas chroni tamtymi. Jakby on chciał jakieś rakiety puszczyć, czy coś. Chociaż to wtedy flak by się chyba lepiej nadał. Flaczek? Flaczek, dobra, o! Drugiego snajpera sobie postawię. A to mogę mortarki tak w takim razie ustawić. Cyk. To potrzebujemy ulepszenia, tak? Centrum inżynieryjne potrzebujemy. Ja, na rakiety, tak? Już te? Co? Kurde, korlej. Co jest? Orlej. Mortary robię właśnie. Chcę budować. Ja buduję. Nie, to ja buduję. No, nie mam w ogóle energii generowania. No gdzie są? A to ty mówiłeś na początku, że zadbasz o energię. A potem poszedłem robić snajpera. No i właśnie. Tyle. I tyle z energii, tak? Tyle z energii. Czekaj, co mogę robić tym gościem? Tylko tutaj trochę męczę, ale tak średnio mu to idzie. No i ten środek jest tutaj bardzo interesujący, że czy on nas chroni przed czymś, czy wręcz przeciwnie? Na razie chroni, ale w środku jest jakaś beczka do wybuchu. No. Trzeba robić upgrade, ja spróbuję go... Ło, patrz, mamy taki wgląd na to, co tam u niego słychać. O, ja go mogę tak męczyć też. No. Troszeczkę. No, ale tam wbić do niego nie będzie lekka, jednocześnie przydałoby się tam jakoś wbić, żeby mu niszczyć te, wiesz, te... A jak ty z tym prądem? No, strzelałem na razie, więc wiesz. Ej, bo mamy maksa, magazyny. O kurczę, no i tak to jest, jak się człowiek tak zainteresuje. No właśnie, o kurczę, no jeden musi budować drugi. Snajper w nas wali znowu. Może tak, ja bym się w takim razie zainteresował. Oj, chyba straciłeś to? Kogoś. Chyba straciłeś snajpera. Co się stało? O kurde. To nie dobrze. Snajperka straciłeś, no. Ty miałeś centrum inżynieryjne budować, zbudowałeś? Nie, ja nie. Miałem to już standardową rzecz, czyli mortary i tutaj jeszcze. Kurczę, jak on się uparł. Tam. Przepraszam, to ty straciłeś. Co Halo? Straciłem? Ty snajpera? Nie, ja straciłem. A, tego nie, tam tego u góry co? A, no to spoko, to nie jest to wielki ból, nie? Na szczęście. Dobra, to musimy koniecznie zrobić ten. Musimy ja koniecznie zrobić... wzmocnienia przed nimi buduję. Coś kombinuję. Ja się staram zrobić podstawę... A czekam, no, próbuję do nas podejść. No. Próbuję, skubany. Dobra. Energia. Strzelaj. Energii. Ten leci całkiem nieźle i ten... Kogoś co to straciliśmy za boom, właśnie. Boom? Co to za gościa boom? Straciliśmy. Z karabiniera, nie? No tak. A, to tak, małe piwo. Niech będzie może tutaj tak. Hmm. A jak te twoje rakiety? A już stawiasz coś? Kurde. Patrz, Budzisław. Budzisława co? Stawiasz czy nie? Budzisław? Kogo budzi? Budzisław? Budzisława, no. No doleć wiem, któryś... O! Oj, nie dolecia. Jest blisko, Budzisław, nie? Co ty mówisz w ogóle? O czym ty... Jak o kurcze! On... Czekaj, którędy? Jak? Którędy? No właśnie, kim on jest, że takie rzeczy tutaj robi? Ale tu dołem faktycznie, to nie ma skały. To ciemne, aha. To jest... To nie ma skały, to można... Kurde, to niedobrze. Też nie wiedziałem o tym. Tego nie uwzględniliśmy w naszych tutaj staraniach, nie? Tak. Ja może tutaj dobuduję jakąś metalową belkę, która będzie jakaś... Tak, ja potrzebuję 2500 energii potrzebuję. A, aż tyle? To no, ja nie wiem, czy tego nie muszę usunąć. Ale też sporo surowca.
Dobra, kurczę, to musimy chyba ulepszyć. To mojego mortarka zniszczył. Łobuz. Ile on tam tego ma? Wiesz co, on tam jakieś bramki tworzy? Jak ty z tym surowcem stoisz? Bo ty strzelasz do niego. Tak jak ty. No ale tak troszeczkę tylko strzelam. O kurczę, co to za jakieś zajęcie miejsca? A dobra. Tutaj ulepszasz. Co to takie słabe tutaj jakoś ten prąd idzie? No właśnie. A tak kurczę, tutaj. Teoretycznie powinna być dziura, powinien iść lepiej, nie? Właśnie, jakoś tak. Oszukuję. Myślałem, że będzie dobrze. Ło, jakie odbicia tutaj w naszych. On próbuje, kombinuje wprowadzić. Ło! Powiem ci, że to nie wygląda aż tak dobrze, jak myślałem, że wygląda, nie? Że jednak lepszym. Potrzebuję trochę surowca. O, ej. Poczekaj. Ile? O, już buduję. Ochronkę buduję troszkę. Mm. Nie no, męczymy go, tylko powiem ci, że ten pojedynczy snajper to tak niewiele może zrobić. Masz dwóch snajperów teraz, nie? Tak, ale ty byś musiał ich chyba ulepszyć do tych przeciwpancernych, czy coś takiego, nie? Tak, ale tego ulepszanie, no to zajmie trochę czasu. No. Ale ulepszam. No. Tym bardziej, że teraz nasz ulepszony snajper potrafi, tam pamiętasz, że... Dalej oznaczać może. Tak, rakiety wysyłać. A jak nasze rakiety właśnie? Jak no czekają tutaj... na surowce. 500 okay. surowca potrzebują. No to już jest, 500 surowca. No, to stawiać, czy ty stawiasz? Stawiam, tylko nie wiem, czy nie zniszczą mortara, bo... No dobra, jak zniszczą, no to wiesz, to jest chyba sprawiedliwy układ. Znaczy, dobry układ, wygodny układ. Mnie zastanawia, czy bym nie musiał ulepszyć mortarów do... Ale to może tego wyżej ulepszę w takim razie. No, energia nam się przyda, kurka, no. O dobra, mam snajperów lepszych. No, żebym się nie mógł przebić do niego. Ale on tam tych broni na dole stawia, wiesz co? Tam się robi niebezpiecznie. Dobra, nie... coś weszło. Ale dobra, zaczynamy zabawę. Nie wiem, czy czegoś na dole nie trzeba by było mu zniszczyć, nie? Nie wiem, czy widzisz, że on tam jakiś gości taki... O, coś otwiera, jakiś snajper chyba do nas leci, ale dobra, nie trafił w nic. Tyle całe dobrze. Szczęście. Ale to fajnie, że zrobili nową mapkę, gdzie jednak te boty są jakoś ogarnięte, nie? No oby. Na razie skupiam się na strzelaniu, więc jak coś, to ja zostawiam też. Ci. No właśnie, najgorsze, że boty są ogarnięte, niekoniecznie my, nie? Okej, okay. No to wiadomo. Czemu no, ta muzyka tak przyspieszyła, jakby faza walki przeszła do jakiejś takiej kolejnej części, nie? To... Ja wiem. Ja spróbuję zniszczyć, mówisz co, te może te kopalnie. A tam u góry, rozumiem, postawimy jakąś mega broń, tak? Tak, co my tu jeszcze mamy trzeba. Z mega broni? Flak, rakietę MP, o, ładnie. Smoke bomb, oślepia obronę przeciwnika. Aaa! No to ciekawe. Patrz, to są fajne rzeczy. Niszczy belki i belki w tle. A to może to postawię, bo Budzisława to nie pamiętam, jak to tam działało. Budzisław, nie? No nie mogę. Dobra, uwaga, robię test. Z rakietami? Robię test. Tak. Zniszczysz nam pół bazę, tak, w okolicy? Tak. A ja może szybko puszczę jeszcze mortary, żeby on się wystrzelał z tej mitu. Ej, wow, ale leci! Oj. Znaczy poszło ładnie, dobra. Niewiele mu zrobiło, nie? To jest inna sprawa, ale ogólnie było spoko, nie? Okej. Okay. O, ajajaj, żeby ten mortarek coś się myślę, przebił, że wybuchnie to na środku. To na środku, no, to aj, aha, bo tam już... Oj, patrz co leci! Co to? No, zniszczcie! A to było coś, myślałem, że to atomówka, a to nie. Czekaj, bo nam się przelewa znowu, a my nic z tym nie robimy. Dobra, zróbmy co tu mamy z technologii? Fabrykę stawiam, nie? Mam nadzieję, że nie padnie, mam nadzieję, dobra. Że jest istotna. Przydałby nam się jakiś kanonek. Dobra, Budzisław leci. Cyk! Ło kurcze! Tylko, aha. Co Budzisław robi? Budzisław to puszcza takie ładne piły, ale ta piła może być niezła, bo piła przecina belki te drewniane. A on ma idealnie pod takie te beleczki. Wiesz co? Powiem ci, że Budzisław w tej misji może być no niezły, tylko muszę... Tak, Budzisław. Ajajajaj. On był? Widziałeś? Tak, to był Budzisław. A to nie mieliśmy tej broni. Patrz, mieliśmy tej broni chyba do tej pory. Mamy te. Mamy specjalne moce. Dobra, odpalam specjalną moc. Odpalam specjalną moc. Odpalaj. Walę Budzisławem. Aj, trochę niżej miałam pójść. Wiesz co, one chyba czemu nie przycinają metalowy? Czemu się Budzisław zepsuł? Tak to się zepsuł? No, strzelił parę razy i już go nie ma. Znaczy, domyślam się, że nie psują metalowych. W ogóle jakie mam smoke bomby, nie? Tutaj. To, tak, to, bo to tam nie podobno działa. Masz dodatki są, tak? Tutaj jakieś. Budzisław, nie wiem, czy on nam zestrzelił Budzisława, czy one po prostu może strzelają tam 2-3 razy i cześć, nie? Po zabawie. Okej, bo musimy może coś budować, rakiety nie? Może walnij mu, albo coś. Oj, coś leci do nas, a, ale to jest... O kurczę, tym razem zadziałało! O kurde. To się zmieniły trochę zasady gry. Coś walnęło. Trochę się zmieniły zasady gry tutaj. Tak. Linka chyba poszła u nas. Dobra, weź trochę tu umocnij, no. Nie? No, coś... Staram się. Umocnię to może tymi, czekaj, umocnię tymi. O, belkami, gdzie które zniknął przejdą. Mi jeden mortar, nie? Niestety. Odbuduj. Tutaj robi jeszcze na krzyż puścimy, nie? Może przydałby nam się jakiś laserek tu.
żeby chronić reaktor. Tam na dole jeszcze próbujemy zrobić. Budzisław jest gotowy, jajka. Uwaga! Ale przecięte, no patrz, ale, jak poszło! Ale, dobrze! No i to jest właśnie to, co lubię, nie? O kurczę, leci coś. Budzisław, strzelaj! No nie, zniszczył nam Budzisława i snajpera, no. Czekaj, a tak ładnie to tu było. Snajpera też zniszczył, no. Czemu nie możemy budować? A dobra, tu jest laser, a to jest ten słaby laser, tak? Co to jest? Penetruje i podpala budowle pociski. Bierzemy wieżę ogniową? Kurde. Może to by było niegłupie. Spróbuję tutaj. Bo mi tu zniszczyli moje zabawki. Nie czuję się z tego powodu zadowolony troszkę, ale też mu go tam męczę. Na dole chciałem coś postawić. Też mi trochę zabawek coś popsuli, niestety. No, musimy zebrać trochę energii, nie? Więc... No oj! Oj, a najgorsze, że on już się z powrotem połączył, nie? Ten Budzisław, nie na długo go tam... To weź tego Budzisława znowu stawę, a ja tu postawię. No mówisz, że on był aż tak dobry? Znaczy, fajny jest na tej mapie, nie ukrywam, że fajnie tam przycina, nie? Ale znowu, jako ma snajpera, to nie wiem, czy nam nie zlikwiduje. Wiesz co, ja może... Kurczę, za późno. Najpierw trzeba było brać się za obronę Budzisława. Bo tam no też... właśnie. Kurczę! Na początku to wiesz, stawej te. Groleczki twarde, nie? Grodzie. No. Grodzie lodzie. Budzisław, chodź tutaj. Tylko, ja że właśnie, podwójne. To już podwójne grodzie by się powoli przydały, bo wiesz tam... Tylko trochę tak... Oj, znowu leci to coś! Znowu? Nie! No już mieliśmy wygraną w kieszeni, no! Co on zrobił? Nawet tego nie widziałem! Jednym cięciem, no wiesz, teraz powtóreczki, to piękno tej serii, nie? Kurczę, a byliśmy już tak dobrze przygotowani, nie? Gdzie popełniliśmy błąd? Szybka powtórka, aż chętnie zobaczę, co miał na koniec. I najlepsze, że on nie... No ten kanonek trochę tym męczył, a nie wiem, no miał dwa działa, nie? Miał dwa działa. Co to jest w ogóle to działo na dole? To tym nas męczył, tak? Tym u góry nas... Nie, on u góry miał takie działo, nie? A to samo, ale to samo ma też na dole. No, chyba. No, to chciał po prostu z dwóch działów. Jak on trafił! Bo my jesteśmy lamy i nie umocniliśmy w ogóle tej góry. No. Kompletnie. Znaczy, a faktycznie te połączenie, nie? Te działa są naprawdę fajne, nie? Ale powiem ci, że ten Budzisław to tak, no... No, na tej mapie jak znalazł, nie? To cięcie dołu, nie? To, dobra, tak. Mam pomysł. Mam plan. No. Co robisz, żeby było lepiej? Mam plan, co czyli co, jeszcze raz lepiej. Ta sama mapa? Oczywiście, no co ty myślisz? Dobra, to do wygranej, tak? No to dobrze. Tak. No dobra. Spróbujmy raz jeszcze. Jeszcze odtwarzasz powtórkę. Ten sam dowódca, tak? Znaczy, booster, czekaj, co on robił? No raz? Właśnie, karabiny mogą oznaczać cel dla pocisków. Budowa fundamentów nic nie kosztuje. Ja bym na to... No to okej. Okay. Ja trzymał właśnie się. Zyskałem pociski ze zubożonego uranu. A, to coś co tam było. Takie zielone. Tak, więc tak, kurczę, tak, jakby taki mortarek doszedł, to może by było nieźle. Może trzeba szybciej tego mortarka. Ja muszę szybciej tam na dół się wybudować, nie? Więc okay. To ja buduję się w górę. To ja zajmuję się górą, Może dałem. Najpierw surowce, nie? Tak jeszcze. No tak. Ale tylko mówię, że do góry idę, nie? No bo tam no, surowce są. A ja na dół. To co? To zostawiam ci chwilowo wolną rękę. Dobra. Tam się ale wolną? Ja mam szybką rękę. A wiesz, masz wolną rękę, możesz robić z nią co chcesz, nie? To... Dobrze, dziękuję. Pozwolenie. Czekaj, a czemu ja nie mogę budować? Aha, może tutaj już krzywo coś poszło. A ja może tutaj pociągnę belkę w dół i uratuję sytuację linami, jak zwykle. Okej. No i teraz wiemy, że tam jest ta, wiesz, ta przestrzeń taka otwarta, nie? O, i to można też, wiesz, to tutaj poumacniać na krzyż, bo zawsze ten krzyż zawsze tam trochę bardziej umacnia. Chociaż się zastanawiam, czy ten mój skos ostatnio nie był lepszym rozwiązaniem, no ale przetestujemy różne opcje. Patrz, jak stabilnie wszystko to działa, ładnie, nie? Ale to dobrze, jak za darmo... Znaczy, powiedzieli, że za darmo niby jest fundamenty, a tak jakby nie widzę, że były za darmo. Znaczy, wiesz, za materiały tam, żeby je wybudować, płacisz, nie? Tylko masz chyba za darmo kwestię tej kotwicy, to co tam do ziemi montujesz. Rozumiesz? Nie. Że to co tam... to jest za konstrukcja? No, żeby nie wyglądało jak ostatnio, chciałem inaczej, nie? No, ale dobrze, ale chodzi o to, trzeba to umocnić, no kurka. To tak, to patrz, jakie robię skośne beleczki. Skośne beleczki. Po co ta lina tutaj? Będzie nas... Zobaczysz, jeszcze nam dzisiaj życie uratuje, nie? Czekaj, my nie mamy tego. Wiesz, co by nam się przydało, patrząc na to, że on tak lubi te takie dziwne kule puszczać, to może flag by to przed tym nas chronił. No, ale poczekaj jeszcze, bo ja też myślę, żeby tutaj trochę poumacniać i też zrobić jeszcze jedną... Wiertoloty by nam się przydały, jakieś takie No tak. Mocne. O, tu patrz, jeszcze jedną tutaj tu z przodu, nie? O, sekcję.
wiertoloty rób. No. Jakieś budynki by się przydały ulepszające. Mam pewien ciekawy pomysł na wiertoloty. Nie wiem, czy wyjdą. Mam nadzieję, że wyjdą. O, wiertoloty potrzebujemy ostro. To na pewno. No, ale mamy mało pewną energii. Koncepcję, że może jak się uda, to będą kryte. O, wydajność 90%. Ale to... No nie wiem. No, no dobra. Patrz, no. I patrz, co? Widzisz? Ile to procent jest? 92%. Tak? O. No. W ogóle jak to wygląda. No, no świetnie, no. No. Znakomicie. Więcej. Więcej linek. Linki są spoko. Więcej. Co ty z ty... No ty masz jakiś fetysz masz, ewidentnie z tymi linami. No patrz, znaczy jak jest naprężona, to czuję, że działa, nie? Czemu on się tak wolno... O, ten się już szybciej kręci. Dobra. A w ogóle my mamy portal, teleportuje pociski po połączeniu dwóch... No to faktycznie można gdzieś wykorzystać w bazie i w zupełnie innej strony strzelać, czy gdzieś tam w ukryciu trzymać swoją jakąś tam główną broń, nie? I tak, no. Tak, można. Kurczę, tych wiertolotów wydaje mi się, że można jeszcze dorobić niżej jeden poziom. Mam nadzieję, że wytrzyma. To chyba fundamentu nie dobudujemy, nie? Nie mamy żadnej broni w sumie, jak on zacznie nas... A nie, tam jak masz... Jak to nie? Okay, zrobiłem strzelający, tylko trochę tego jednego zakryło, biedaka. Ja to widzę, wydajność trochę spadła. O, jaka równa liczba. Dobra, no mamy teraz energii, trochę przyrost jest. Surowców też. Nie mamy żadnej tej specjalnej bazy, nie? Co, czekaj, tworzymy warsztat? Energia się marnuje, no. Dobra, warsztat tworzę też. Tak. To ja bym widział jakieś wzmocnienie nawet. 150 potrzeba surowca, dobra. Znaczy wiesz co, przydałby nam przede wszystkim centrum inżynieryjne, bo wtedy mogę wszystkie te ulepszyć. Co możesz? Ulepszać wszystkie kopalnie, nie? A faktycznie, o kurczę, to też dość szybko budowaliśmy. No męczy mnie to, że go nie męczymy, nie? Ale... No ja już buduję snajpera pierwszego. Dobra. No to widzę parę słabych punktów, a centrum się buduje, tak? Czy nie? Czy... Co to znaczy centrum? A nie, warsztat chyba tam, bo mówię, że centrum inżynieryjne potrzebujesz. Tak, ale tak? Potrzebujemy 600 surowca, więc akurat energii mamy sporo. Czyli poczekać chwilę ze wzmocnieniem bazy jeszcze na to. Tak, jeszcze dodaję uważaj, tutaj. Są grodzie, nie? Co prawda nie podwójne, ale... Mm-hmm. Zbrojownia, flag smoke bomb, o, to byłoby przydatne, ale chyba jednak wolę poczekać tworzysz? Na centrum inżynieryjne. Dobra, to jeszcze... Jest, dobra, możesz trzymać się przed budową, dobra. Snajpęk nas tu męczy, no. Bo ja bym chciał to tu zabudować, ale to sobie może lepsze byłyby grodzie w tym miejscu nawet. Jak ty tego nazywałeś, tego buzio co tam? Jak on się nazywał? Budzisław. Buźco? Budzisław? Ja go też tworzę tu. Chociaż trzeba go na początku jednak tutaj myślę uchronić. O kurde, ile to surowców potrzebuje. O ile mamy energii, nie mamy co z nią robić, kurczę, no. Aż tak dobrze. A, faktycznie. No. O kurczę, 11 tysięcy, a my nie mamy z czego strzelać. No. Ale to wiesz co, można by było gdzieś wstawić laserowe bramy może. Tylko nie wiem gdzie. Chociaż tam z drugiej strony on nie strzelał bramy? W sumie z żadnych laserów, żeby to miało sens, nie? To laserowe bramy się przydają w sumie głównie przy tym, jak masz te... Laser, nie? Żeby odbić laser. Tak, jak on ma laser, a wiemy, no, że on będzie jeszcze do faktycznie ulepszenie kopalni by się przydało, a centrum no jest w budowie, czy nie? No a, jest, dobra, jest w budowie. Okej. No, czas. Bo tej energii trochę mamy, nie? Ale. Oja, jak tutaj coś. Buziaczka robię. No. Dobra, to co, ulepszam powoli jakieś kopalnie już. Ulepszaj. Tym bardziej, że to prądu dużo bierze, więc idealnie dla nas, bo my i tak nie zrobimy specjalnie. Prądu dużo bierze, więc idealnie dla nas, no super. Szybko. Dobra, bo ja chcę ulepszyć jeszcze snajpera, ulepszyć, nie? To ulepszam snajpera. Dobra, chwilowo. Przyrost niski, ale dajemy radę. Nie, no. Ale no właśnie, poczekaj, bo to nie można tak zaszaleć z tymi ulepszeniami. Wszystkie na raz, bo co, bo później nie masz kasy, tak? Ale no zobacz jak to. Później zobacz, szybko jak to się... ruszy, no ale teraz no. Ruszy to z kopyta, nie? Krztusi się jak wiesz, jak Sasha Grey, no. No. To ja mam buźco może strzela. Parę ziemniaków zobaczę, dam, to żeby to trzymało. Dobra, buźco strzelam. Buziaczka. Wow. Ale odkryłeś mu tego snajpera, nie? Znaczy tym buziaczkiem to najlepiej mu chyba odcinać, tylko co jeszcze jest poza... W sumie jakbyś środek przywalił, to też tam trochę można odetniemy pomęczyć, mu trochę nie? Tego tam, no. No dobra, co my mamy jeszcze coś ciekawej broni? Ładuje. No, jest flak? Nie ma. Dać pociski manewrujące? Tak, ostatnio chyba dam, nie? Daj. Znaczy w sensie rakiety, tak? No. Trafiłem coś. Ty, a te rakiety można tak jakby szerzej ustawić chyba. Nie wiem, czy to tak może działać, mam nadzieję. Ty, ja tego buziaczka... A możesz też w dół strzelić rakiety. Możemy mieć dwie rakiety chyba, nie? O, to ciekawe. Tylko żeby to nam nie walnęło w bazę, nie? To tam... No właśnie. Uważaj z bazą, żeby nie budować się za bardzo tam. No ja tutaj na razie robię. I tu będę chciał buziaczka postawić jeszcze jednego może. I od dołu będę go tam męczył. To buziaczek jest... Czekaj, fabryka zbrojeniowa. Dobra, czekaj. Budujesz coś? Poczekaj. A, bo jeszcze na flag by się przydał, nie? No. Cyk. Jakieś lepsze bronie będziemy mieli. No.
Bo wiesz, on pewnie znowu postawić. Na działko się będzie nastawiał. A, nie strzelasz z budziaczka, to ja może... Budzisław, nie dawaj strzelasz na dół. Z budziaczka. Ło, ale mu tam pocięło, ale i tak... Kurczę, ale... Nie wiem, coś spadło. A, snajper u nich czemu? Spadł. Ale właśnie drugi raz jest tak, że buziaczek wystrzelił. Bo buziaczek spadł. On chyba ma tylko dwa strzały. Niestety. A co, buziaczek się niszczy po czasie? No tak wygląda. Sam się zniszczył? No tak, znowu sam się zniszczył, nie? Ostatnio też tak no, miał. No co za głupota. No. Kurczę, boję się te rakiety, że tak z bliska stawiałem. O, ale ładnie mu zdjąłeś. A, tam na dole snajper jest. Tam na dole jest snajper, no. Ale boję się o te rakiety, jak to się nam tu skończy, no ale zobaczymy. Dobra, co by tu postawić mu? Potrzebujemy więcej... Dobra, energia może być. O kurde, ile potrzebujemy energii. Dobra, ale... Czekaj. Mamy wiele rzeczy. Zbudować ten budynek, bo mamy fajne rzeczy. No, ja tu buziaczkę kolejnego puszczam. Lecą rakiety. Ale poszły mu te piły tam. Ale zetnij mu. No coś tam poszło, ale... Oj. Ale co, rakiety przeszły na zmiar bez bólu, tak? To dobrze, tak. Tyle. Możemy jeszcze jedną rakietę postawić, jakbyś chciał w takim razie, bo to chyba nie są w stanie zniszczyć, zaraz zobaczymy. Może tak zaczniemy go też męczyć, bo pamiętam, że taka też była strategia. Tak, żeby surowców za dużo nie miał. I pamiętasz z podpalaniem, jak podpalaliśmy wtedy te? No. Jak daliśmy podpalane Ej, nie, ale nie w metale, bo w metale... No, ale to nie wiedziałem, gdzie to tak pójdzie dokładnie. Uwaga, bomba! Już leci. Dobrze, dali radę, czyli flag by się przydał. A gdzie jest flag? Flag jest tutaj. To co, stawiam flaka wyżej, tak? No, nad nimi możesz postawić flaczkę. Mam nadzieję, że ten da radę tutaj. To ja buźkę puszczę jeszcze raz. No to puszczaj buźkę, no. To tam najlepiej... Może tutaj. O kurde! O nie, ale spudło. Ej, faktycznie się niszczy skubaństwo. Albo nie wiem, czy teraz snajperem nie trafił nam idealnie w czas. A, już postawiłeś nowego. Mamy... Okej. Okay. Dobra, a jak przy tych naszych rakieta. Centrach, nie centrach, jak tam wyglądamy z tym tematem? Kurczę, powiem ci, że na razie męczę typa. O, coś spadło tam, dobra. Dobra. Na dole chcę postawić... Smoke bomb, rakieta MP. Działo. Howitzer. Ogromne uszkodzenia strukturalne. A to on z tego nie strzela do nas właśnie? Robimy mu zemstę tym samym? Też fabrykę postawić czy nie? Wiązka lasera, laser... Czekaj, czemu tam postawiłeś laser? Przecież jak postawiłeś laser, to ja nie mogę teraz postawić broni. A ja myślałem, że tam wiatrak ma być. Dobra, coś tam zniszczyli, no to usuń ten laser. Usuń laser, buduj tam to, co chciałeś. Ja myślałem, że tam wiatraki mają być, więcej energii czy coś. Nie, tam miała być broń do zdewastowania typa. No to już masz grodzie, to już ci buduję. Zniszczyli nam jedne rakiety, to jest ból, nie? No czyli właśnie. Jednak mogą te rakiety niszczyć, tak więc no, są mogą, dobrze ukryte, ale... Kurczę, to ja bym co, tutaj mortarka dał jeszcze? Dobra, chyba tutaj się dobijemy i tu poniszczymy. Uwaga, no nam by się piła by przydała, albo cokolwiek. Hojcera budujesz, czy nie? Nie, na razie usprawniam. Albo działo, to ja sobie działko wezmę, wybuduję u góry, nie? Zamiast wybuduj tych, sobie. Tych... Aj, tu trzeba by było zrobić tego. Grodzie kolejne. No właśnie, dlatego robię, nie? Mamy na razie słabe bronie znowu. No, trzeba by było, no właśnie, męcz go tam. Zobacz, czy rakiet nie możesz puścić czasem. Pewnie mogę. Przydałyby nie, się nie rakiet. Mogę. Nie możesz jeszcze nie rakiet? Mogę. Mogę. Puszczę rakietę tu w dół, uzbrojenie. Bo coś czuję, że tutaj się przydadzą. Ja mu tam cały czas snajpuję, kurczę. O kurczę, a działko się nie zmieści, ale bieda. Co tam? Panie, bo to nas niszczą, kurczę. No właśnie, ja chcę działko jak najszybciej, ale dobra, to bez obrony, mam nadzieję, że nam nie zniszczy działka. Poczekaj, tu trzeba usprawnić mury, Ach, to jest za nisko. Usuń to. Nawet belki. Rakiety nie postawiłeś, nie odnowiłeś rakiet. No ja próbuję cały czas działko na szybko. Gdzie ten idealny plan, co tutaj miał mieć nie miejsce? Nie mogę postawić drugich rakiet. Nie mogę już drugich rakiet postawić. No gdzie ten idealny plan? ktoś mi wszedł z laserem. Czy z jakimś innym główienkiem. Raczej ja potrzebuję tutaj belki tylne. Oj, co ty mi tu robisz? Belkę tylną. Jest a spoko. Gdzie są twoje jakieś te? Linę? Już stawiam. Co ty tu? O! No dobra, co jest? Uf. Dobra. Zlikwidowali uf tego? Jest. Jak działo wybudują, to będzie całkiem okej. Okay. No co i zrobiło się stresujące, nie wiem, co nie pytaj, nie pytaj. Dół miałeś robić! Dół miałeś się nie, dołem no, zainteresować. Ty chciałeś coś mi... na dole postawić. Hojcera, chcesz hojcera na dole? Chcę buza, żeby mu odciąć dupę tam. Jak mu odetniesz, to nie będzie mógł nic robić. Ale to oj, i tak oj. Przez chwilę, jak się odbuduje, to już... No, o, on już ma flaczka. Świetnie. Czekaj, kurczę... na dole chciałem jakąś broń. Hojcera chyba chciałeś stawiać na dole, czy nie? I stawiam coś lepszego. Co postawiłeś?
Coś, co kanona tańszego, tak? Strzelać. Tak, tańszego kanona, no można tak powiedzieć. No dobra. Nie wygląda to jeszcze za dobrze, szczególnie jeżeli się nastawia na jakieś lasery, ale no... Czemu oni naprawiają się rakiety? Uwaga, leci coś! Flaczki! Ale czemu oni nie strzelają, no? Zrobił, zobacz, zrobił ten. A, no smog widzisz? Bomba! Smog bomba! Kurczę, to tego nie uwzględniliśmy, że coś takiego tu będzie. Uwaga, nasza konstrukcja jest bardzo mocno naruszona i ja mam nadzieję, że działo zaraz powstanie i tym działem zmienimy przebieg tej moje historii. Moje działo oszalało, jak patrzę na to. O kurcze, więcej lin. Ale stres. Więcej lin. Ale stres. Oj, nie, słyszę takie uuuu, tak jakby się ustawiał już, wiesz, żeby nas zaatakować. Kurde, jaki dźwięk. Ale to poszło. Dawaj jakieś, nie wiem, worki ziemniaków na to, czy coś, bo kolejne działo to my leżymy, nie, i kwiczymy. Dobra, jeden z... Nie! Znowu to zrobił! Poszło! Znowu to nie, zrobił! Nie, on ma tylne belki! On ma tylne belki tam na całej tej... No tam busso musi być! Buziaczek, a co mi się stało, że strzelił sniper dedu? O kurcze, wiesz co? No, on przed chwilą strzelił snajpera. Czemu nie odbudowałeś w ogóle tutaj beleczek, panie inżynier? Czekaj, ja mam tutaj problem, bo muszę te działo jakoś, żeby ono mogło wystrzelić, ustawić, a jednocześnie... Ja mam dolne działko już gotowe. Dobra, jadę. Ładuj, gdzieś. No. Kurczę, to usuń. Dobra. O. I co, zrobiłeś coś? Za nisko. Ja mam górne działko. Ale on też zrobił. Spróbuję. Dobra. Co zrobiłeś? Czemu nie ma energii? No bo... znowu smog bomba puścił. Zobacz, co się stało z naszymi tymi wiatrakami. Czemu one się tak słabo kręcą nagle? No bo chyba coś się poprzestawiało. Nie mam energii, mam działo gotowe do wystrzału, nie ma energii, no. Ojciec ma zubożały uran. Nie, znowu smog bomby poszły, wiesz co to oznacza? Tak. Ty, bo my straciliśmy w ogóle... Nie mogę... No i koniec. I tyle, co sobie strzeliłem. Gdzie była nasza energia? Gdzie była nasza energia, jak była potrzebna? No nikt nie ulepszył na dole wiatraków, kurczę, no. Kurczę, ale to te smog bomby rzeczywiście dają radę, trzeba przyznać. Tak, nie doceniałem, ale zobacz, jakby je puścić chwilę przed rakietami. Dobra, cisnę. No. Coś mu tam zniszczyłem, ale to... No to nie jest Hojcer, nie? No nie. Dobra, weź tam odbudowuj górę, bo to ważne. Zajmij się górą. Czekaj, ja coś się zająć tam... górą. No wiesz, bo on ci tam zasłonę dymną puścił właśnie, więc chyba ma jakieś plany ambitne wobec tego. Co? Sobie walnął! Dobra, mamy szansę! Tak? Coś mu też tam nie wyszło z tym strzałem, no. To co robimy w takim razie? Nie wiem, czy flaka ma w ogóle sens, jak i tak to nie idzie tam tego... No, trzeba uważaj, idzie bomba! Dobra, dał radę. Flaczka to Budzisława postawi jednego, nie? Tak dobra, na szybko. Budzisław, może, czemu odciąć, może coś zrobi, odciąć. No. Masz te działko na dole, nie? Tylko co, ono wyżej nie strzeli? Czego nie mogę stawiać pocisków manewrujących? Coś tam zniszczył? Jakiś budynek taktyczny nam zniszczył? Nie wiem. A nie, może aj, nie mam aj, aj, jak zeszło. Też puściłeś? No ale no, zeszło. Nie, no kurde. Kurde, ej, nie tak. Snajperem. No. Nie tak. A snajper właśnie. Wspomniałeś. Budujesz snajpera nam? A właśnie, bo mam rakietę, z nich w ogóle nie korzystamy. Dlaczego ta energia tak słabo się kręci? Co tam się stało, że nagle te wiertoloty... A dobra, bo tu metalowe belki postawiłeś. Leci bomba. Oj. Ale tutaj metalowe belki stoją, to jest problem, dobra, nie? Dobra. A bo ja chciałem ochronić rakiety i zapomniałem, że to... A te rakiety są kryte. Widzisz, jeden mały błąd, który może nas kosztować życie tutaj, nie? Czekaj, umacniam wszystko w takim dobra, wypadku. Dobra, poszło, a ja mam piłę, spróbuję mu tam odciąć go od... Aj! Cyk. Było blisko, trochę ścinaj niżej. Ścinaj mu tam. Ścinaj trochę mu tam. Niżej, no. Wszystko mu ścinaj. Dobra, tu damy trochę wyżej niż ostatnio. Znowu smog bombi puszcza. Oj, uwaga, dobra. No wysadźcie to! No dlaczego one tak przebijają? Za mało ich było, no. Ale mamy flaka, myślałem, że flak to jeden wystarczy, żeby to rozwalić wszystko. Flak w ogóle budujesz się otworzy? Tam część? No, nie wiem. Odbudowuję troszkę. Mamy moc, nie wiem, czy ta moc coś nam daje. O kurczę, ona daje na to, tylko żeby trafić jeszcze. Ale czemu ty tak nisko strzelasz? Bo ja myślałem, że nie będzie działać, no. O Jezus Maria. Czekaj, jak to było ostatnio? Za wysoko czy za nisko puściłem te piły? Chyba za wysoko. Nie wiem, ja strzelam chyba. Czemu nie mogę dobra, strzelić? Odcięty jest? No, dobra, no, poszło. W końcu coś czemu się nie udało, mogę strzelić? Nie? Czemu rakietami nie mogę strzelić? Mi właśnie ktoś nie powie. Wiem. O nie! Strzelę snajperem! Dobra, żyje to jeszcze, to jeszcze jakoś żyje. Postaram się odbudować. Czekaj, ja już odbuduję, poczekaj. No, co ty robisz? Metal, zaraz tutaj ziemniaki dorzuć. Nie chyba, strzelaj buszołem lepiej. Dobra. Buszołem strzelaj. Tylko czekaj, tutaj metal bym jeszcze dorobił.
nie wiem, to mu już ogarniesz tam ten metal? Ogarnę. Materiały, tak, już ogarniam. No, ale ten busoł jest tak bez sensu, że on się za chwilę psuje, nie? Co prawda, no rozumiem może, dlaczego tak to działa, nie? No jest tak troszkę. Byłby trochę OP. Uważaj, ajajaj, no i czemu flaczek? Za mało. Jeszcze za flak mało. Się otwiera. Jeszcze się otwiera flak, nie? No bez sensu. Tak. Dobra, mamy znowu ten. Spróbuję uderzyć w niego wyżej. Może. Czekaj, to bo pomoże. Chyba nam zniszczył jakiś budynek. Uwaga, ale poszedł uran, tylko że to i tak niewiele dało. Uran dości. Odcięło. Nie mogę strzelać rakietą. O co chodzi z tą rakietą? Coś się zepsuło z nią, że nie? Ona jest tak nie naprawiona. Ale naprawia się, wiem, naprawia chodzi. Się. Tylko wiesz, my musielibyśmy chyba wzmocnić nasze konstrukcje w bazie. Wszystko nie? Powinniśmy wzmocnić. I dać jakąś obronę przeciwlotniczą, bo zaraz będzie bardzo źle. A, no. Może zwykłych tych gości to... No właśnie staram się nim. Ale co to w ogóle co to za belki metalowe tu w ogóle powstały? Nie możemy teraz żadnej obrony przeciwlotniczej. Tutaj nie można tego... A może jakby flaka dać tu niżej, to by to zadziałało, nie? Tak tu. Coś trzeba to, wiesz co, uspokoić trochę tę grę, bo kurczę, powiem ci, że jest trochę paniki i człowiek się i trochę źle to wszystko dzieje się, no. Dzieje się źle. Kurczę, to działko na dole, ono... O, coś rozwaliło. No ono miało tam... Oj. Musi. Czekaj, bo Budzisława nigdzie nie zmieszczę. Ale to jest całkiem dobry pomysł, może my powinniśmy zrobić dokładnie mu to samo, co on nam robi. Czyli co, smoke bomba i... O, jak odbiło! Smoke bomba, czy smoke bombę, no, jakoś, czy co. Ale mamy krzywe to wszystko, matko. Nam by się przydało jakieś, chociaż, nie wiem, działo, coś, co by miało szansę mu... A wiesz co, postawię może działo tutaj? Coś, co by miało szansę zmienić bieg historii, historii. Nie? No. Zaryzykuję, ja nam tu działo, a nóż tu się... Coś tu ruszy. Nie wiem, czy to nie... Czemu on... Oj nie, no to jest zawsze taki stres, jak te smoke bomby idą, nie? Tak, coś może tutaj próbować chcieć zrobić. Co ja tu mogę mu... Ale jak on tam ma to mocne, że przez to się przebić nie idzie. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, no. Trzeba ale to, jakoś, też się ten... chwilowo uspokoił, tylko fajnie by było mieć, no flak flakiem, ale fajnie by było... Oj. O, coś tam na dole, widzę, no, że się dzieje. Ale no może dobrze, że próbuję w dół. Masz rakiety chyba dostępne już. Dobrze. Puszczasz? Mam. Puszczam. Zobaczymy, w co wejdą. Żeby nie w nie nas, wiem, czy to nie trafi, nam, nie trafi nam w bazę trochę. Oj! Ale to trochę tylko. Oj. Jak on ma tam połonie wszystko. Oj, to mi się nie podoba. To mi się też nie podoba. A flaczek działa tam w ogóle? Póki co nie strzela. Czemu nie gasi? Ja nawet nie mogę... Ty, jak on używa smoke bomby, nawet nie da się gasić. O kurcze. System naprawczy trzeba zainstalować tam. Ciekawe, czy to przed smoke bombą... Ty, ale jeszcze... Mnie ciekawi, że my jeszcze żyjemy. To jest dla mnie fascynujące. No on w ogóle nie puszcza... Oj, znowu smoki. No tak jakby z jakiegoś powodu nie otwierał tej swojej głównej broni. Hojcera, czy co to tam może jest. Może został w papę i koniec. Nie ogarnia, nie? Zniszczyliśmy. No. To jest zwykły snajper, czy czemu to jest tak mały przyrost? Surowców. Czego? Nie wiem, chociaż energii mamy chyba całkiem... Nie no, mamy dużo. Tylko musimy zwiększyć magazyny. Oj, a on tutaj na dół wali. A może on na dół wali, bo wtedy nie możemy strzelać z działka czy coś? Może stardio wali. Nie no, daje działka. On ma to, wiesz, on ma te broń trochę wyżej, a dlatego zbudowałem drugie działo i zobaczymy. Dobra, czy teraz strzelę ja też mam działo i uwaga, zaraz uwaga. No. Leci! A ty tym, dobra. Cyk, no. Uwaga, bo ja też nie wiem, czy nie przywalę w naszą bazę. Oj, czemu, ile ty? Bo ile nasz tu? Reaktor ledwo żyje. Kurczę, ile to jest energii do strzału z tego dużego działa? Ja chcę wystrzelić z działa, ale... 3000 energii, to czekaj, 3000 energii. To może zmienić bieg historii. A ty jeszcze chcesz jakieś działo? Co ty, uwaga. Czemu to działałeś tak na siłę? O nie, co ty strzelasz? Dobra. Kurczę, nic. Dlaczego to on ma te... Co trafiłeś w ogóle? W ogóle trafiłeś? Wiesz co, ja chyba tę bramę skasuję, ale tak nie, nic nie trafiłem, bo nie mogłem wyżej strzelić. Twoje drugie działo jest gotowe. O. To strzelaj nim. Strzelaj nim, bo robię coś innego. Ładuję. Co tam się dzieje? On ma za dużo tych belek z tyłu, nie? To jest strasznie denerwujące, nie? Trzeba trafić mu dosłownie nad ziemniaki. Tam trzeba. Oj, leci flak, no dlaczego? No Boże, co za jełopy. Ślepe. Jak mamy się przed tym chronić? Kurczę, przydałaby nam się energia. Mamy kanona, ale 3000 energii jest potrzebne do wystrzału z kanona, nie? Dlatego więc... na dole aha, świetnie mi budowało. Czekaj. Zezłomuj. Uwaga, będę strzelał z kanona, jak tylko zezłomuję. I wyżej. Może co złomujesz? W grodzie. Leci! Ale dobrze nawet. Nawet trafiło? Dobrze, o ile nam snajperem nie jest w stanie zniszczyć kanona, bo w tej chwili kanon jest niekryty, nie?
Okej. Dobra, wiesz co, odpalam te uran i spróbuję tu wystrzelić. Czemu jest taka niska wydajność? No właśnie, weź wybuduj może tam na dole jeszcze jakąś tam elektrownię. No zobacz, co robię, buduję. Kurczę, energii nie ma. O, odpaliłem specjalną moc, akurat mamy zubożały uran, a nie mamy jak wystrzelić, nie buduj niczego jeszcze. Spróbuję z uranu mu w bazę przyładować. No, poszło chociaż raz. Opatrz, jak ten uran się ładnie pali, nie? Kurde, ale powiedz, wiesz, coś podpalającego by się ogólnie przydało, jak tak patrzę. No. Znaczy, wiesz, ja się boję, że jak ona walnie zdziała teraz, to jest trochę bieda u nas, jeżeli chodzi o... Mamy kanona. Ile kanon? 3000. Poczekaj chwilę, ja mu walnę raz jeszcze z kanona. Wal kanona, chyba jest tak, gotowy. Ostatnio, może nawet trochę wyżej. Wal. Poszło. Cyk. No, tam coś tam trafić. Jeszcze, kurczę, jakby mieć dwa kanony, nie? Tak, za dawno. Czekaj, bo ulepszam znowu te. Tak, kryptoloty. Oj, no zniszcie chociaż raz tego hojcera, no. A najgorzej, że wiesz, on tak. Cholercer. Tak trochę podchodzi pod nas tymi. Że z każdym uderzeniem hojcera trochę nam tę bazę niszczy jednak, nie? Tak, czekaj, bo nie mam energii, żeby się bronić teraz nawet. Może snajperem coś strzelę. Ja może tutaj ubijemy coś oddalę. Na górze. Twój fort jest zniszczony. Kurczę, może rakietami strzelę, nie mam energii na to. Czekaj, kurde. No właśnie, ale wiesz co? Zubożały pociski, działo będzie miał zubożały pocisk, więc wiesz co, jak będziemy mieli 3000, to nie zużywaj na nic. 3000 energii to walne z działa, bo jeszcze raz tak, ostatnio, tylko że, specjalna moc i działo jak ostatnio. I może? Patrz, jak przeszło! O, ładnie! Ale to dobrze. Była... Jest dobrze, wysadziło mu coś tam w środku, nie? Więc może... Nie, zniszczcie, nie! Dlaczego to za mało ich mamy, za mało, po prostu. Najgorzej, czekaj, że czuję, też. Że jesteśmy strzelam. W stanie to wygrać. Strzelam. A jednocześnie jeszcze jeden jego strzał z hojcera i my kończymy, nie? Dobra, jak my z energią? Nadzieję. Dobra, walec działa jeszcze raz to samo. Uwaga. No ładuj. Działa. Wow. Jest, też dostał reaktor. Dobrze. Kurczę, jakby się dorobić szybko tych takich, wiesz, energii, nie? I tak dalej. Ale my musimy zobacz, za wszelką... ile postawiłem o nie. Reaktorów. O nie. O nie. O nie. No i zniszczył tak niewiele. Jak? No dlaczego bo mówię, że on to zrobił? No bo reaktor cały czas nas obrywał, nie? To było trzeba, kurde, o ja, no. A nie idzie naprawić reaktora. Tak blisko. No, przecież to było tak blisko. Znaczy miał 98 wytrzymałość reaktora, teraz tak patrzę, to chyba nie było aż tak blisko. Ale jak on tam się zabudował, skurczybyk? Co no on nic, tam porobił to za obrony? Chyba będzie misja, którą będzie trzeba u Staszka teraz poprawić i wygrać, nie? Ale właśnie, nie, no, to, ile on tego drewna tam miał w środku, nie? Za tym. Patrzę, co on tutaj narobił, ale faktycznie on to poblokował jakimiś w ogóle. Nie zastanawia ten nasz przeszywający strzał. O, tutaj on był. Jak on tam mu zaszkodził? No, puścił nam, kurde, atomówkę, ale no dobrze, i te smoki są takie nauczyć. Paskudne. Ale i tak ale mieliśmy... patrzę na to drewno też. Patrzę na to drewno właśnie przed tym. Jak on to tam... Przecież to ma tyle tam warstw. Trzeba wziąć lepszego dla nas jakiegoś ziomeczka chyba, jakiegoś innego wiesz co, dowódca. Laserami by się fajnie czy lasery się odbijały od tej? Właśnie lasery by się przebiły, no. Albo ewentualnie też smoki i rakietami go męczyć, nie? Ale zobacz, gdzie on postawił wiertoloty, przecież to jest bez sensu, to nie powinno działać. A patrz, on a może działa, też właśnie te braki energii to tak byśmy rozwiązali. No zobacz, ale to człowiek myślał, że to jest w ogóle nierealne, no bo jak w jaskini mają działać, a tu ile on tam... Ja myślę, że w ogóle jakbyśmy mieli dwa działka i z dwóch działek naraz wystrzelili, jak ten zubożały uran był, to dałoby radę go rozwalić tak nawet na raz. Chyba olewamy rakiety kompletnie, rzeczywiście tam jakieś działko trzeba postawić na tym jakoś dobrze działko. Zabezpieczyć i... No i przed tym hojcerem to samo, co on robi, nie? No dobra. Dobra, okay. Ale jak to wyjdzie i czy wyjdzie, to zobaczymy już o Staszka w kolejnym odcinku, na co zapraszamy bardzo serdecznie. Już jutro. Już jutro? No dobra. Już jutro. Kolejny. A tymczasem trzymajcie się. Hej, hej. Na razie.